Generator zadań. Wygląd zestawów zadań, kart oraz klucze odpowiedzi. Aplikacja, oprócz zestawu zadań, automatycznie przygotuje do wydruku kartę odpowiedzi oraz klucz odpowiedzi. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z arkuszy. Stworzony przez Ciebie sprawdzian zawiera gotową do wypełnienia metryczkę. Na jego pierwszej stronie znajdzie się także oznaczenie grupy oraz wprowadzona przez Ciebie nazwa sprawdzianu. Jeżeli wcześniej wybrałeś taką możliwość, przy każdym zadaniu uczeń będzie mógł także sprawdzić, jak będzie ono punktowane. Na każdej ze stron zadania są przedstawione w czytelny sposób w ustawionej przez Ciebie kolejności. Do danego zestawu zadań możesz wydrukować także kartę odpowiedzi. Dzięki takiej formie prezentacji odpowiedzi przygotujesz swoich uczniów do przyszłych egzaminów. Tutaj także znajdują się metryczka, oznaczenie grupy oraz nazwa sprawdzianu. Część karty jest przygotowana do zaznaczania odpowiedzi przez ucznia. Przy zadaniach otwartych uczeń otrzyma informacje, aby ich rozwiązania zamieścił na osobnej kartce. Na karcie odpowiedzi przygotowano także pola do wypełniania przez nauczyciela. Dzięki nim poinformujesz ucznia o punktach przyznawanych mu za konkretne zadania otwarte. Arkusz z kluczem odpowiedzi to dokument przeznaczony dla nauczyciela. Sprawdzisz w nim sumę punktów możliwych do uzyskania ze sprawdzianu, a także punktację poszczególnych zadań. Przy każdym zadaniu wskazano poprawną odpowiedź oraz domyślną instrukcję oceniania. Dodatkowo, na ostatniej stronie znajdziesz przykładowy, zaproponowany przez specjalistów MAC, sposób oceny poszczególnych typów zadań znajdujących się w zestawie. Warto także zwrócić uwagę na tabelę punktacji, która podpowie Ci, jaki próg procentowy osiągnął uczeń, uzyskując daną liczbę punktów. Widzisz, jakie to proste?